Ponieważ zbliża się Rada Stawień za dwa dni, chciałem tak troszkę przez najbliższe 2-3 dni coś powiedzieć o Radharani i o tym święcie, dlaczego ono jest ważne i jakie jest jego znaczenie. Aby zrozumieć Radhastami, czy znaczenie tego święta, czy znaczenie Radhy, ponieważ Radhastami oznacza dzień pojawienia się Radhy, musielibyśmy porozmawiać o najpierw o ontologicznym aspekcie Boga w wisznuizmie Chaitanyi. Teraz może zabrzmiało zbyt naukowo i tak tajemniczo, może zbyt filozoficznie i teologicznie. Ontologia jest nauką o rzeczywistości transcendentnej. Zatem, aby zrozumieć prawdę, czy relacje pomiędzy elementami transcendencji według opisu duchowego świata, transcendentalnego świata, świata ponadmaterialnego, musielibyśmy zrozumieć naturę Boga. I w wisznuizmie Chaitanyi natura Boga jest opisana dwojako. Mamy ten element, jakby występują dwa elementy. Jest element tatwy, czyli to, co nazywamy tatwą, czyli takiego element filozoficzny, element zrozumienia prawdy. Oczywiście to jest związane z opisem wedyjskim, z opisem pism wedyjskich. Zatem poznajemy prawdę, tą rzeczywistość zgodną z tym opisem. I to jest ten element tatwy, czyli prawdy filozoficznej opisu rzeczywistości, czyli takiej podstawy zrozumienia rzeczywistości. I mamy drugi element, czyli element rasy, czyli element smaku, element emocjonalny, element uczuciowy, element, który opisuje świat uczuć, ponieważ świat transcendentny, świat ponadmaterialny, świat ponadzmysłowy, świat metazmysłowy, czyli ten świat, który jest ponad zmysłami, ten świat, który dotyczy duszy i jej czynności, jest przepełniony uczuciami, jest przepełniony emocjami. Zatem, aby wejść, stać się częścią tego świata, aby doświadczyć tych emocji i uczuć, oczywiście najwyższą emocją, najbardziej pełną jest uczucie miłości. I to jest to uczucie, o którym mówią wszyscy święci wszystkich tradycji, o których mówią wszyscy mistycy wszystkich tradycji religijnych, duchowych i transcendentalnych, czy mistycznych świata, czy mistycy wszystkich religii. Jest tym uczuciem, które jest jakby w pełni doświadczalne jedynie w związku pomiędzy z żywą istotą, jaźnią, duszą, a najwyższą istotą, czyli absolutem, czy prawdą absolutną, która w pełni przejawia swoje cechy i emocje jako Bhagavan, czyli jako uosobiona forma. Zatem aby zrozumieć rasę, żeby wejść do rasy, o czym będę mówił może innego dnia, musimy mieć taki fundament z tatwy, czyli fundament z filozofii, fundament z ontologii, i żebyśmy mogli zrozumieć, na czym polega ta wymiana, na czym polega ta emocja, ta zmiana, to doświadczenie, które jest, w którym jakby Bhagavan poprzez swoje różne aspekty bierze udział, czyli różne czynności, które on wykonuje, które powodują właśnie pojawienie się różnego rodzaju emocji. Z jednej strony można powiedzieć, że te wydarzenia, te działania jego wytwarzają te emocje, ale również emocje wytwarzają te działania. Także ta rzecz dzieje się jakby równolegle, są to dwie strony jednej monety. Zatem wracając do opisu rzeczywistości zgodnego ze zrozumieniem teologii wisznuizmu Chaitanyi, możemy zrozumieć, że prawda absolutna posiada dwa aspekty. Pierwszym aspektem jest ten aspekt, który nazywamy Shaktiman, czyli ten, który posiada Shakti, ponieważ Bhagavan, Bóg, prawda absolutna, uosobiona prawda absolutna, posiada, jest pewnego rodzaju osobą, która posiada wszelkie moce, czyli wszystkie możliwości wykonywania różnych czynności.
Również jest drugi element, czyli Shakti. Ponieważ Shaktiman oznacza tego, który posiada Shakti. Shakti oznacza moc, oznacza energię działania, a Shakti jest tą energią. Zatem tutaj w opisie, w zrozumieniu filozoficznym czy teologicznym, czy wisznuizmu Chaitani, Krishna jest Shaktimanem. On jest najwyższą prawdą, on jest przejawieniem najwyższej prawdy, tym elementem, który jakby jest summum bonum, jest podsumowaniem całości przejawienia prawdy absolutnej, czy pełnią doświadczenia, pełnią przejawienia boskości, czy osoby Boga w świecie. I on posiada swoją energię, tą energię, ta energia nazywa się Radha. Zatem Krishna jest najwyższą istotą, jest szczęśliwością uosobioną i on, jego charakterystyką jest radość i przyjemność czy szczęście, którego on doświadcza. I podobnie Shakti jest elementem właśnie, który sprawia, że ta przyjemność, to odczucie, odczucie przyjemności jest możliwe. Zatem relacja pomiędzy Shakti i Shaktimanem jest właśnie sposobem wyrażenia tych emocji, które pomiędzy nimi istnieją. Zatem technicznie to bogactwo tych różnych relacji pomiędzy nimi nazywa się lilą, czyli zabawą, boską grą, czy rozrywką, jak to jest czasami tłumaczone. Jest to po prostu boski teatr wydarzeń, które dają Bhagavanowi przyjemność doświadczania tych emocji, jak również same w sobie, opis ich sam w sobie jest na tyle atrakcyjny i ciekawy jednocześnie dla duszy uwarunkowanych, czyli dla nas, że sam opis tych historii, czy zagłębianie się w te historie, w znaczenie tych historii, ponieważ te historie mają wielopoziomowe znaczenie, można je odczytywać się z wielu płaszczyzn, z wielu punktów widzenia, odkrywać nowe warstwy, nowe znaczenia, jakieś połączenia pomiędzy nimi. Sama te historie mają siłę transformującą dla uwarunkowanej duszy, czyli poprzez słuchanie, medytowanie, czytanie, poznawanie tych historii od osób, które urzeczywistniły ich znaczenie w swoim życiu, ma moc transformującą serce, czy jaźń, czy to, co w jodze nazywa się citta, czyli sumę tych wszystkich psychicznych zjawisk, które w nas są, które z powodu przebywania od niepamiętnych czasów w świecie materialnym posiadają pewnego rodzaju zanieczyszczenia czy tendencje materialistyczne, czyli materialistyczne rozumiane jako takie, które są odseparowane od najwyższej istoty. Te historie, lila, zabawy, boskie gry Bhagavana i Shaktimana i Shakti mają siłę transformującą właśnie tą psychiczną część istoty, czyli tak jak my to mówimy, oczyszczając zwierciadło serca, mówiąc językiem Chaitani, jest to Chetodarpana Marjanam, czyli oczyszczamy zwierciadło serca z tych wszystkich materialnych naleciałości i wtedy widzimy prawdziwą rzeczywistość, która odbija się w lustrze serca i możemy stać się częścią tych wszystkich boskich lil. Zatem wracając do tego elementu filozoficznego, Bhagavan posiada trzy rodzaje Shakti i te Shakti są, nazywają się technicznie Swarupa Shakti, Jiva Shakti i Maya Shakti, czyli Swarupa Shakti to, czyli mówiąc inaczej, jest to energia świata duchowego, energia graniczna, czyli ta, która jest pomiędzy światem duchowym i energia świata materialnego. I teraz Swarupa Shakti, czyli energia duchowa, energia świata duchowego, jest tą energią, która w pełni przejawia moce Bhagavana i tam on jakby rezyduje pod wpływem tej energii. Zatem jej przeciwnością, czy drugim elementem jest właśnie Maya Shakti, czyli energia świata materialnego, tego świata zjawiskowego, którego doświadczamy poprzez zmysły, czyli składającego się z wody, ziemi, ognia, eteru, przez powietrza i
ziemi, tego, którego doświadczamy przy pomocy zmysłu, z którego zbudowane są nasze ciała, z którego zbudowane są wszystkie elementy, które widzimy oczami, czy możemy dotykać dłońmi, czy możemy smakować. Także ten świat znajduje się światem Maji, czyli iluzji, czy takiego przyjmowania nierzeczywistości tego świata jako rzeczywisty. W rzeczywistości on nie jest rzeczywisty, ponieważ występuje tutaj element czasu, który powoduje, że te wszystkie rzeczy trwają pewien określony czas i później znikają, w związku z tym nie są trwałe. Naturą Swarupa Shakti i naturą Jiva Shakti jest wieczność, czyli to istnienie nie bez końca i bez początku, natomiast formy, które przyjmuje Maya Shakti, są tymczasowe, zatem iluzoryczne i dlatego Jiva, będąca energią graniczną, czyli tą energią pomiędzy tymi dwoma, ma tendencję do bycia jednocześnie, czy też do bycia pod wpływem jednej z tych dwóch. Kiedy jest pod wpływem Mai, czyli energii świata materialnego, mówimy, że jest uwarunkowana, uwikłana i jest w Maji po prostu, tak mówiąc najprościej, czyli przyjmuje rzeczy nierzeczywiste za prawdę, za rzeczywistość. Ale Jiva jest energią graniczną, czyli ma możliwość również bycia pod wpływem Swarupa Shakti, czyli tej energii duchowej. Inną nazwą na Jiva Shakti jest Tathashta Shakti, czyli Tathashta znaczy pomiędzy, czyli coś, co jest pomiędzy. Tutaj zawsze podawany jest ten przykład brzegu morza, gdzie jest to miejsce, kiedy jest między lądem a wodą, ono jest zalewane przez wodę, ale jednocześnie jest lądem i ono ani nie jest do końca lądem, ani do końca nie jest wodą, jest czymś pomiędzy. Zatem ta sytuacja, ten przykład opisuje właśnie pozycję Jivy, czyli jest to pozycja Tathashta, energia pomiędzy. Zatem Jiva, będąca pod wpływem Mai, ma możliwość wyboru, dokonania wyboru i stania się częścią tej gry, boskiej gry, którą wykonuje Bhagavan, Shaktiman i Shakti w tej energii Swarupa Shakti. Natomiast te gry, te lile, zabawy boskie zabawy, boskie rozrywki, mogą występować na trzy sposoby. Są trzy rodzaje tych zabaw. Czyli mamy te, które nazywają się technicznie Nitya Lila, czyli Nitya, czyli wieczne, czyli te, które trwają wiecznie, czyli wieczne, nieograniczone. I te gry, te energie, te zabawy, te rozrywki Bhagavana, one odbywają się właśnie w Swarupa Shakti, ze Swarupa Shakti, czyli w tym świecie duchowym. One są nieograniczone, niepoliczalne, ich jest nieograniczona ilość i one są zawsze pełne rasy, czyli pełne smaku, pełne doświadczeń, emocji duchowych. Mamy drugi rodzaj. Ten drugi rodzaj nazywa się Samsara Lila, czyli to są, Samsara oznacza cykl narodzin i śmierci, czyli cykl, w którym znajduje się uwarunkowana dusza, uwarunkowana jaź, uwarunkowania atma. I to są te zabawy, te histerie, zrywki, które Bhagavan wykonuje tutaj w świecie materialnym. I on wykonuje je z tymi uwarunkowanymi duszami w różnej formie. I również posiadamy Shrishti Lila, czyli te Shrishti oznacza, że jest to rozrywka, czy zabawa, czy boska gra stworzenia, czyli Bhagavan stwarza świat, aby doświadczać poprzez to pewnego rodzaju emocji, uczuć, pewnego rodzaju doświadczeń. I to są te historie, które, te rozrywki, te zabawy, te boskie gry, które dotyczą właśnie relacji Bhagavana z energią materialną, czyli mówi się, że stworzenie świata materialnego jest właśnie taką lilą, grą Bhagavana. Zatem w tym kontekście czasami mówi się, że dlaczego świat został stworzony? Odpowiedź brzmi: dla przyjemności Boga. Wracając do Nitya Lila, czyli tych wiecznych zabaw, ponieważ one tutaj są naszym tematem zainteresowania,
One są dwóch rodzajów, czyli mamy aprakat lila, czyli takie, które są niezamanifestowane. One są wykonywane wiecznie w świecie duchowym. Tam przejawiają się różnego rodzaju rozrywki i to jest, one są wieczne, pełne świadomości, pełne szczęśliwości. Jest to coś, co wykracza poza zrozumienie takiego materialnego umysłu. To jest coś, co odbywa się na poziomie duszy i na poziomie relacji pomiędzy duszami czy jaźniami, pomiędzy dwoma czystymi świadomościami. I także jest to trudne do zrozumienia czy nawet do opisania w pełni. I te rozrywki są źródłem wszystkich innych zabaw czy boskiej gry, która przejawia się w innej formie. Zatem Bhagavan pragnie, aby jego niezamanifestowane lila, czyli te aprakat lila, te świata duchowego, stały się dostępne dla każdego. On nie wykonuje te zabawy czasem w świecie duchowym i wtedy one stają się zamanifestowane albo nazywają się prakat lila, czyli te niezamanifestowane te zabawy ze świata duchowego stają się zamanifestowane w świecie materialnym. I te rodzaje historii boskich zabaw, boskich gier są dostępne w świecie materialnym i czasem one są bardziej wspaniałe, bardziej smakowite, bardziej niezwykłe niż te, które wykonywane są właśnie w świecie transcendentalnym, ponieważ sytuacje i okoliczności, które występują w świecie materialnym, są pełniejsze, bogatsze od tych, które są dostępne w świecie materialnym. Choćby na przykład to, że w świecie materialnym występują przeciwnicy, czyli te osoby, które nazywamy demonami, z którymi Bhagavan może walczyć, te osoby, tego typu postaci nie występują w świecie duchowym, ponieważ tam wszystko jest wielbicielem Boga, zatem i czystą świadomością, zatem nie może istnieć jakby z tej definicji przeciwnik czy oponent. Zatem świat materialny pozwala na wykonanie tych samych zabaw, tych samych gier, tych samych rozrywek boskiego teatru, który umożliwia Bhagavanowi doświadczenie pewnych emocji i pewnych czynności, które w świecie materialnym czy duchowym nie byłyby dostępne. Zatem obydwie te rodzaje Nitya Lil, czy wiecznych gier, wiecznych zabaw Bhagavana, one są wykonywane przy pomocy Swarupa Shakti. Zatem Swarupa Shakti składa się, ta energia duchowa składa się z trzech elementów. Rozróżniamy, że ta szakti składa się z trzech elementów i one nazywają się Santini, Samvidi, Hladini. I te lile, które wykonywane są przy pomocy Hladini, są najbardziej wspaniałe. Tak można by to zrozumieć w ten sposób, że mówi się, że dusza czy jaźń posiada trzy cechy, czyli sat, chit i ananda, czyli istnienie, wiedzę i radość. I te elementy santini, samvidi, hladini są właśnie odpowiednikami tych energii w świecie duchowym, czyli są ich źródłami. Zatem hladini jest duchową przyjemnością, a santini jest duchowym istnieniem, natomiast samvid jest duchową wiedzą. Zatem najbardziej dostępnym i zamanifestowanym rodzajem gier i zabaw Bhagavana są te, które są wykonywane przy pomocy energii hladini, czyli hladini shakti, czyli tej boskiej, duchowej energii przyjemności, energii radości. Zatem czym jest hladini shakti? Hladini shakti jest tą energią, która powoduje, że najwyższa istota, która jest uosobioną szczęśliwością, jest w stanie w pełni doświadczać rasy, czyli smaku, i także to daje smak i radość, przyjemność jego wielbicielom. On używa, i to jest wykonywane poprzez właśnie Shakti, która nazywa się Hladini Shakti. Werset brzmi: Jaja, Hladajate, Hladajati, Cha, Sha, Hladini.
Teraz czytałem, że tam dzisiaj jest powiedziane, że Hladini Shakti pozwala Krysznie doświadczać szczęśliwości i sprawia, że jego wielbiciele radują się z nim właśnie przy pomocy Hladini Shakti. I teraz to jest bardzo interesująca też kwestia z tego powodu, ponieważ bhakti, czyli element oddania, to co tłumaczymy jako oddanie, jest składa się właśnie z między innymi z tej energii Hladini. Zatem tutaj ciekawostka, bhakti nie jest częścią, to jest oczywiście inny temat na rozwinięcie, na osobny wykład, natomiast bhakti nie jest elementem, który znajduje się w sercu żywej istoty, uwarunkowanej żywej istoty. On wstępuje do niej, do serca żywej istoty poprzez łaskę Bhagavana, poprzez medium guru i kiedy manifestuje się w pełni w sercu żywej istoty, wtedy ta żywa istota przejawia bhakti do, względem Bhagavana. Zatem bhakti jest skonstruowane, składa się właśnie z energii Hladini, zatem nie jest, musi wstąpić, pojawić się w sercu żywej istoty, nie jest jej częścią, ponieważ ta energia jest, czy ta cecha, ten element jest elementem, który występuje, czy jakby występuje w świecie duchowym, zatem nie występuje w Tathashta Shakti, czy w Jiva Shakti, w tej energii granicznej, którą my jesteśmy, ani tym bardziej w Mai, czy w energii materialnej. Zatem Shakti, uosobiona Shakti, czyli mówiąc, można by inaczej powiedzieć, miłość. Miłość jest najwyższą energią, która napędza Bhagavana, nakręca prawdę absolutną, napędza Boga i ona jest uosobiona właśnie w swojej pełni jako Radharani. Zatem ich relacja, ich związek, czyli relacja Kryszny i Radharani, czyli tych dwóch największych, najważniejszych form przejawienia absolutu, ta relacja, która między nimi występuje, jest najbardziej egzaltowaną, najbardziej wzniosłą relacją. Zatem nazywa się ona Shringara Rasą, czyli królem erotycznych ras. Oczywiście tutaj używając słowa erotyczne mamy na myśli taki w sensie duchowym, ponieważ używamy niestety czy stety terminologii takiej erotycznej do opisania tych wszystkich wydarzeń czy historii z tym związanych. Natomiast to nie jest taka świecka czy ziemska miłość, która występuje tutaj w tym świecie, tutaj między uwarunkowanymi żywymi istotami. Zatem używając takiej terminologii mamy na myśli duchowy związek, tak jak w Biblii istnieje księga, która nazywa się Pieśń nad pieśniami, ona też używa erotycznych sformułowań, natomiast z pewnością chodzi o relacje pomiędzy człowiekiem, czy duszą, czy żywą istotą, a Bogiem, a nie o taką erotyczną w takim sensie zmysłowym literaturę. Także używając tej erotycznej, czy takiej romansowej terminologii mamy na myśli, opisujemy bardzo wzniosłe relacje duchowe pomiędzy żywą istotą a Bogiem, czy pomiędzy różnymi osobami. Zatem Radharani jest uosobieniem tej Hladini Shakti, uosobieniem tej miłości. Jej jakby poświęcenie, oddanie dla Bhagavana jest najwyższego stopnia. Zatem ta relacja, ta emocja, która między nimi występuje, nazywa się Shringara Rasa i wiemy z Chaitanya Charitamrity, że właśnie to jest doświadczenie tej rasy, czy udostępnienie smakowania tej rasy jest darem Chaitanya. To właśnie Chaitanya Mahaprabhu 500 kilkadziesiąt lat temu pojawił się właśnie w tym celu, głównie jakby to jest jego
ezoteryczny powód jego pojawienia się, po to, aby umożliwić duszy wstęp, wejście w dostęp do tego rodzaju relacji, do tego rodzaju związku z Bogiem. Wedy zazwyczaj opisują takie dwa rodzaje relacji, dwa rodzaje jakby działań, które polecają żywym istotom. Są to te relacje egzoteryczne i te, czyli inaczej mówiąc dharma, czy inaczej mówiąc pobożność, czy religijność, taka, która jest materialnie motywowana, czyli one mówią, wedy mówią, wykonuj pewnego rodzaju rytuały po to, aby twoje życie materialne było radosne i szczęśliwe, aby zdobyć dobrego męża, dobrą żonę, aby być bogatym, zdrowym, żyć długo, mieć wiele, wiele potomstwa. I to jest ten powód egzoteryczny, czyli ten powód zewnętrzny, ten powód, który jest taki pobożny. Natomiast powód ezoteryczny jest jakby ukryty w Wedach, jest jakby celem działania, czyli Wedy robią taki podstęp, że jeżeli wykonujesz dharmę, praktykujesz pobożność według ich opisów, w pewnym momencie dochodzisz do zrozumienia, że okej, wszystko wydarzyło się okej, wszystko było tak, jak było powiedziane, że wykonywałem pewne rytuały, bogactwo się pojawiło, rodzina się pojawiła, potomstwo się pojawiło, mąż, żona się pojawił, ale nie czuję dalej jakiejś pełni satysfakcji, spełnienia w sobie. I wtedy dostrzegam, że istnieje również inny cel, który opisują Wedy, i ten cel ezoteryczny, czyli ten cel duchowy, czy transcendentny, czy cel mistyczny, staje się celem zainteresowania takiej duszy, czy osoby. Zatem mamy cztery podstawowe cele działania w świecie materialnym: dharma, artha, kama i moksha. I to są takie przyziemne, tymczasowe, doczesne cele i motywacje, które kierują żywą istotą. I również mamy ten piąty, i właśnie ten piąty nazywa się bhakti, czyli oddanie to względem Bhagavana, czy mówiąc inaczej, mistyczna miłość pomiędzy duszą, jaźnią indywidualną, a najwyższym osobowym Bogiem, przejawieniem absolutu. I ta relacja pomiędzy Krishną i Radharani jest największym rodzajem przejawienia tego rodzaju emocji. Zatem Chaitanya Mahaprabhu pojawił się po to, aby po pierwsze, jednym z powodów jest to, żeby dosmakować, doświadczyć tego, zobaczyć, jak wygląda smak tej relacji właśnie od strony Radharani, która jest uznawana za największego wielbiciela. I jednocześnie on udostępnia, jakby pokazuje metodę, poprzez którą my możemy stać się częścią tego smaku, tej relacji, dosmakować również tego rodzaju emocje. Zatem Radharani jest uosobieniem tych emocji, jest celem, jest największym przejawieniem oddania, największym rodzajem wielbiciela, największym rodzajem bhakty, czy wielbiciela, czciciela Kryszny. Zatem ona pokazuje nam drogę, ona pokazuje nam sposób, czy postawę, jaką powinniśmy przyjąć, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, jakie emocje powinniśmy mieć, i ostatecznie możemy, jako ostateczny cel, możemy być częścią tych doświadczeń, które ona ma, i pomagać jej w wykonywaniu służby względem Kryszny. Także Radharani jest uosobioną słodyczą miłości z Wryndawan, czyli tym najwyższym przejawieniem miłości, emocji duchowych pomiędzy Bhagavanem i jego wielbicielem, jego czcicielem. Także tyle wstępu na temat Radastami. Następnym razem pójdziemy troszeczkę w mniej filozoficzne kwestie, także dziękuję bardzo za wysłuchanie, i Hari Om Tat Sat, i Jai Shri Radhe.